Chcesz się przywitać jakoś fajnie, czy? Tak, siema. Witamy serdecznie. No. Witamy serdecznie w nowym odcinku z trenerami, specjalistami ze sportu i nie tylko. Mamy Sergiusza Grzebnego. Dzień dobry. Już się przywita się jeszcze raz. Panie Sergiuszu, kto nie zna, chociaż wydaje mi się, że już dużo osób zna z Instagrama, bo to oprócz trenera to jest jeszcze instagramowiec. I czy hejter, to jeszcze do tego wrócimy? Tak jest. Pytanie brzmi, jak się twoja, takie szybkie wprowadzenie zrobimy, jak się twoja tutaj historia ze sportem rozpoczęła i z byciem, i z bycia trenerem, jakby o? Ze sportem, znaczy ja pierwszy raz poszedłem na siłownię, ponieważ byłem grubaskiem. Nie byłem raczej body positive, stwierdziłem, że coś muszę z tym zrobić, nie podobałem się sobie. To było bodajże w wieku 15 lat. Poszedłem na siłkę, gdzieś tam rzeczywiście zakochałem się w sportach walki. Poszedłem pierwszy raz na Krav Magę, wiesz, tam ciosy w jaja, w oczy, mówię sobie, kurde, będę wymiatał. Nie wymiatałem, oczywiście. No i gdzieś tam cały czas się przewalała siłownia na zmianę ze sportami walki. Później były jakieś etapy oczywiście kulturystyki, bo kto z nas nie przeszedł kulturystyki. Była chwila zabawy z trójbojem, ale niestety nie polubiliśmy się, tak samo jak z kulturystyką. Cały czas szukałem czegoś po prostu nowego, bo ja się ogólnie szybko nudzę, bardzo szybko, nie? Sporty walki dają mi ten pewien dynamizm. No i ten element, powiedzmy, nieprzewidywalności, nie? Później był etap crossfitu, to mi bardzo podeszło z tego względu, że gdzieś tam, no, ja bardzo szukam dopaminy w swoich treningach, a ciągle zmieniający się bodziec był mi w stanie to dać, więc jak najbardziej mi to podeszło, jednak kłóciło się to bardzo z treningiem sportu walki niestety, nie? Bo uprawiałem na tamten czas boks tajski i no bardzo ciężko ten crossfit i no psułem się często dosyć, niestety. Load management wtedy jeszcze nikt nie wiedział, o co chodzi, tylko wtedy wszyscy oczywiście pilnuj techniki, wiadomo jak jest, pewnie do tego jeszcze dojdziemy. No i później tak naprawdę wyjechałem do Anglii, stwierdziłem, że, bo w Polsce pracowałem w fitness klubie Sporting, w Lesznie u siebie. Było bardzo fajnie, bo to były etapy, gdzie tak naprawdę ten trening personalny dopiero kiełkował. Ja miałem wtedy 21 lat, więc wiesz, tak naprawdę wtedy trening personalny był usługą naprawdę ekskluzywną. Ludzie przychodzili do naszego klubu, to byli zazwyczaj właściciele biznesów. Naprawdę dziana wiara, tam raczej osoby takie z generalnej populacji nie przychodziły. Było to raczej topka, jeśli chodzi o ludzi zarabiających w naszym mieście. I z tych treningów personalnych tak naprawdę no dało się ukręcić na tamten czas sporo siana. Na tamten czas mówię 3000 zł. To było taka, wiesz, 3000 zł w wieku 20 lat to jest takie, kurde, nie? To jest, kurde, jestem na dziadę. Życie się zaczyna. Tak, i przez parę miesięcy tak porobiłem i stwierdziłem, że kurde, jest troszeczkę za łatwo. Nie miałem za bardzo miejsca, co z tym dalej zrobić, a zawsze gdzieś z tyłu głowy miałem wyjazd do Anglii. Bo jestem po studiach ogólnie anglojęzycznych, jestem z wykształcenia nauczycielem angielskiego, czyli jakby ze sportem nie mam nic wspólnego, nie ukończyłem żadnych studiów w kierunku ani wychowania fizycznego, tym bardziej fizjoterapii, kompletnie. Wszystko jestem tak naprawdę samoukiem. Okej. Wyjechałem do tej Anglii, siedzieliśmy tam z dziewczyną 8 lat, 9, ona znacznie dłużej, bo ona już tam była. No i tak ci już wcześniej mówiłem, przed kamerą, za kulisami, że tego nie powiedzieć, nie? Mieliśmy mały czat za kulisami, że zaczęła się pandemia. No i wróciliśmy tutaj tak naprawdę do Polski i w trakcie pandemii, jak to każdy z nas, straciłem całą pracę. Jakby naszą siłownię zamknęli, wszystkich moich klientów, po prostu klienci nie chcieli trenować, więc stwierdziliśmy, dobra, to jest, zawsze chciałem rozkręcić biznes online, bo jakby treningi personalne sprawiały mi radość, ale czułem pewne ograniczenia. Mianowicie byłem ograniczony czasowo i ilościowo. I wiadomo, jak to jest na treningach personalnych. Jak przyjdzie do ciebie jakaś osoba, to nie jest tak, że ona pobędzie 3-4 miesiące i potem nara, tylko zazwyczaj to są klienci na lata, 2, 3, 4, bo się przyzwyczajają i tak dalej. No i zawsze mi to przeszkadzało, że gdzieś tam ten progres się kończy, bo już miałem klientów po 4-5 lat. I wiadomo, jak takie sesje wyglądają. Osoba przychodzi, jesteś już bardziej kumplami, niż jest to raczej relacja kumpelska, niż relacja typowo klient-podopieczny. I to mi zawsze przeszkadzało, bo
jakby fajnie się z nimi kolegować, nie mówię, że to jest złe, tylko wiadomo, im więcej jest przyjaźni między w takiej relacji, tym mniej się ta osoba słucha. Przestaje być podopiecznym, zaczyna być kolegą. I to mi zawsze w jakimś tam sensie przeszkadzało, że nie mogę tak naprawdę już z tą osobą progresować, bo ta osoba machnie ręką, no już brakuje tej pewnej dozy autorytetu, gdzie trener taką powinien mieć, nie? I w tym momencie stwierdziłem, kurde, chciałbym to zmienić, chciałem pomóc większej ilości osób i nie chcę aż tak bliskiej relacji. Nie dlatego, że nie lubię ludzi, to swoją drogą, ale nie, wiesz, żarty żartami, ale po prostu gdzieś tam brakowało mi właśnie tego progresu ciągłego, bo ja byłem bardzo nastawiony wtedy jeszcze na wynik, no zresztą teraz też. I stwierdziłem, dobra, pójdę online, wtedy będę miał miejsce na większą ilość osób i myślę, że pójdzie to sprawnie. I teraz tak, tu jest tak naprawdę mała podpowiedź dla każdego, kto chciałby przejść online. Jeśli pracujesz stacjonarnie, offline, i chcesz przejść online, będzie to cholernie ciężkie, bo 90% czasu będziesz po prostu pracował na florze, na siłowni, będziesz z klientami, rozwój Instagrama prawdopodobnie nie będzie istniał, będzie on bardzo zawężony. Jeśli już to będziesz klienta zdalnie, no to masz miejsce może na 5-10 maksymalnie, więc jest to raczej dorywcza robota niż jako core twojego biznesu. Więc kiedy wybuchła pandemia, my to wszystko straciliśmy, mówię do młodej, mój dziewczyny, nazywam młodą, dobra, nie mamy teraz tak naprawdę jak prowadzić biznesu, rozkręcimy biznes online. No i wszystko tak naprawdę, z klientom podziękowaliśmy, rozdaliśmy ich dalej, niektórzy tam chyba z 3-4 osoby kontynuowały dalej, a my zaczęliśmy budować od zera, co dla mnie było osobiście, ja ten etap pandemii bardzo dobrze wspominam, ponieważ dla mnie to było coś nowego, ja uwielbiam nowe wyzwania, nowe rzeczy, ze względu właśnie na tą wcześniej wspomnianą dopaminę, nie? Było coś nowego, ja uwielbiam zaczynać od zera, jak nic nie mam i muszę to sam zbudować. No i teraz jestem na etapie, że już 3 lata minęły, no i ten biznes tak naprawdę się rozwinął. No i taka jest moja historia tutaj. Jesteśmy tu. No bo tak, bo z jednej strony właśnie o siłkę ktoś zamknie, typu pandemia, a internetu ci nikt nie zamknie, nie? Tak naprawdę i nie ma ograniczeń, nie? No to tutaj takie padło pytanie, co stoi za twoim fenomenem w social mediach? Znaczy, ja bym tego nie nazwał fenomenem. Ja zawsze się z tego śmieję, bo... Być autentycznym. Tak, tak. Mi się wydaje, że po prostu jestem autentyczny. Ja sobie na początku drogi online powiedziałem, dobra, jak chcę to zrobić, ja nie lubię ogólnie fejków w sieci, nie lubię ogólnie fejku, nie? Więc sobie stwierdziłem, dobra, jak już mam to zrobić, to na swoich zasadach. I zrobię to jak najbardziej autentycznie. Jak będę chciał przeklnąć, to przeklnę. Jak będę chciał być merytoryczny, to będę merytoryczny. Jak będę chciał coś powiedzieć, co mi się nie podoba, no to nie będę się z tym chował. Nie będę politycznie poprawny, nie będę szedł za tłumem, bo gdzieś tak zawsze byłem, nie? I stwierdziłem, że cokolwiek by się działo, w jakiekolwiek towarzystwo nie wpadnę, merytoryczne, niemerytoryczne, evidence-based, czy u mnie działa, bo są różne obozy, zawsze będę chciał zachować tą autentyczność. I mi się wydaje, że ten fenomen, który tak naprawdę nie jest fenomenem, bo po prostu gdzieś tam ludzie rzeczywiście mogą się troszeczkę identyfikować ze mną z tego względu, że jestem normalny i tylko tyle. I nie nazwałbym tego fenomenem, a po prostu byciem normalnym w sieci. I tyle. Więc jakby mój fenomen, w cudzysłowie oczywiście, nie wynika z jakiegoś tam, jak to ludzie mówią, z hejtu, bo często mi jest to zarzucane. I tu właśnie tego za bardzo nie rozumiem, bo zobacz, jeśli powiedzmy ja pojadę jakiegoś trenera, który przypieprza się jakiejś dziewczynie do techniki ciągu, dajmy na to, nie? To teraz tak, moje pytanie jest tutaj następujące. Jeśli dziewczyna, która dźwiga, wstawia filmik na Instagrama i jakiś trener jej nieproszenie komentuje, że tak nie rób, tak nie rób, tak nie rób, bo skończysz na wózku. Ja z kolei to wstawiam u siebie i piszę, no nie mów tak, bo to jest nie w porządku, jest dużo więcej czynników na to wpływających, nie możesz tak mówić, bo nie wnosi to tak naprawdę nic dobrego oprócz niechęci, agresji jakiejś ze strony tej dziewczyny i po prostu dziewczyna się będzie czuła nieswojo. To moje pytanie jest, kto w takim momencie jest hejterem? O proszę. No bo tutaj zarzuty są takie, że albo jesteś hejter, albo jesteś krytyk, nie? I właśnie chciałem do tego bić, nie? Czy rzeczywiście to jest hejtowanie, jak się wrzuca czyjeś właśnie jakieś tam opinie, zdania i tak dalej i się wyciąga do tablicy, no i nie wiem, ktoś ciebie blokuje na przykład, nie? Tak. Zamiast ci odpowiedzieć.
po tak. prostu, nie? Wiesz, i się obronić. Zauważ, że jakby ja mam pewne kryteria w cudzysłowie atakowania, bo mi się zdarzy, że atakowanie. Ludzie tego nie nazywam atakowaniem, tylko po prostu, jak to nas fajnie nazwałeś, wyzwaniem do tablicy, nie? Zauważ, że tak naprawdę nie robię tego każdemu, tylko jeśli rzeczywiście jest to moim zdaniem w jakimś sensie szkodliwe. Czy to dla ogółu Instagrama, czy dla tej praktycznej, dla tej jednej osoby. Typu, najczęściej wyzywam osoby, które straszą lub nakładają niepotrzebne bariery, tak? Jeśli ktoś mówi, żeby napinać brzuch, bo się sięga po szklankę, tak? To dla mnie jest to mega utrudnienie. I teraz taki odbiorca weźmie to do serca i będzie nad wyraz taki aware, żeby w trakcie sięgania po szklankę, czy w trakcie jakiejkolwiek czynności napinać ten brzuch. Czy też powiedzmy, nigdy nie zginajmy pleców, bo x, y, z. A ile razy w życiu się zginamy po prostu z tego względu, że jest to dla nas ekonomiczniejsze, tak? Nikt nie sięga po długopis ziemi, czy widelec, jak mu spadł, na prostych plecach, bo jest to po prostu głupkowate, tak? Zginamy się, tak? I jakby spoko, zginając się po długopis, to jest ok, ale zginając się z pustą sztangą, nagle nie. Jakby tu jest ten taka trochę tak, co kurwa? Tak jakby spoko. I tutaj jest właśnie ten problem. I to nie jest technika powodująca kontuzję, bo jakby zobacz, schylając się po widelec, jest wszystko ok. Schylając się Jeffersonem po sztangę, o źle. No to pytanie, czy to technika z problemem, czy load, czy ciężar. Widelec jest lekki, sztanga jest odrobinę cięższa. 60 kg będzie jeszcze cięższe. To na jakim spektrum my mówimy, to jest źle? Czyli schylam się po widelec, ok. Schylam się po dziecko, ok. Schylam się po psa, ok. Schylam się po sztangę, która waży 7,5 kg więcej od psa, plus minus, już jest nagle źle, nie? Więc widzisz, tu jest ten problem. Więc jeśli ja widzę osoby na necie, które niepotrzebnie straszą i wprowadzają zamęt, tak? Czy to w świecie dietetyki, biomechaniki, SNC, whatever. Jeśli ktoś mówi na przykład, dobra, jedz tylko masło, albo masło jest tylko źle, no to dzieli tak naprawdę na obozy, a dobrze wiesz tak naprawdę, że nie ma ani skrajnej lewicy, ani skrajnej prawicy. Zawsze jest środek. Zawsze to dawka czyni truciznę, czy to odnośnie słodzików, czy to odnośnie całego masła, przetworzonego mięsa itd., itd., czy to w kontekście samego movementu, tak? Jakby wiesz, łamie się komuś technika na martwym ciągu, to trzeba dojść do tego, co było pierwsze, jajko czy kura, nie? Czy złamanie techniki było spowodowane samym problemem motorycznym, czy był po prostu ciężar za duży? Bo mi się wydaje, jeszcze z autopsji i z doświadczenia, że raczej jest to problem z loadem, tak? Jeśli dźwigasz na RPI 7-8, rzadko kiedy ci się technika łamie. Dopiero jeśli wchodzisz na tą dziewiątkę, dziesiątkę, czytaj maksy, okej, okay, technika się łamie, nie? To teraz pytanie, co zawiniło, nie? Czy load, czy technika? Więc reasumując, odpowiadając na twoje pytanie, nie uważam, że to jest hejt, uważam, że... Ja uważam tak, jeśli jestem w stanie chociaż jednej osobie pomóc, żeby była po prostu spokojniejsza i po prostu sobie szła na siłownię potrenować, nie przejmowała się pierdołami, nie przejmowała się tym, że ma 1 centymetrowy hip shift w lewo na siadzie, to dla mnie to jest sukces. I tyle. Więc nie uważam tego jako hejtu, czy to jest hejt, uważam to po prostu jako niewprowadzenie ludzi w błąd. Okej. No bo to jest, no nie oszukujmy się, no pójść na siłownię zawsze jest lepsze niż siedzenie na dupie, nie? I tyle, nie? Także wróćmy jeszcze do biznesów online i treningowania, bo jeszcze przejdziemy do treningów, ale czy bycie trenerem w XXI wieku może być 100% online? Poza kamerami coś tam pogadaliśmy, ale pytanie pada ponownie, nie? Bo wiesz, bycie trenerem się kojarzy, wiesz, z siłką, patrzenie na technikę właśnie i tak dalej, nie? Bycie przy tym kliencie, nie? No i pytanie brzmi, czy teraz możemy się przerzucić full na internet? To zależy. O, to zależy. To jest najlepsza odpowiedź. Tak, mi się wydaje, że to zależy jest najbardziej niedocenianym stwierdzeniem w naszej branży. Bo tak naprawdę wszystko to zależy. I tutaj też. Jeśli jesteś trenerem, który pracuje z generalną populacją, tak, trenujesz sobie online, babeczka chce schudnąć i tak dalej, wątpię, czy jest potrzebny kontakt face to face. Moim zdaniem nie. Okej,
ta technika z początku może i nie będzie idealna, tylko co to znaczy idealna technika teraz, nie? I możemy ten tak zwany rabbit hole, możemy drążyć w nieskończoność, tak, i godzinami, wiesz, nie? Godzinami. To tak naprawdę by się przydało jeszcze do tego dragi, ale nie mam na to czasu, zwyczajnie w świecie. Więc moim zdaniem, okej, trenujesz z grażynkami, z generalną populacją i ta osoba jakby musi znaleźć moim zdaniem swoją strategię ruchową, tak? Nie będzie może wszystkiego robiła idealnie, ale też nie musi, tak? Jakby ciało ma zdolności adaptacyjne do pewnego momentu. Jeśli dobrze zarządzamy, może inaczej, jeśli nauczymy osobę autoregulować i dobrze zarządzać obciążeniem, to z autopsji powiem, że nic się nie stanie. Jeśli jednak jesteśmy trenerami, którzy wymagają odwiedzin, czytaj, trenerzy chociażby trójboju, tak? Jasne, tam technika ma dużo większe znaczenie, znaczy ogólnie technika ma znaczenie, tylko nie w kontekście kontuzji, aż takiej, nie? Jeśli patrzymy ze względu na poprawienie performansu, tak, to mi się wydaje, że trenerzy przygotowania motorycznego, którzy przeprowadzają testy, jak najbardziej tak. Czyli jeśli prowadziłbym kogoś online, miał platformę, czemu nie? Jak najbardziej. Raz w miesiącu prowadzenie hybrydowe jest ok. Jeśli byłbym trenerem trójboju, też. Dwuboju tak samo. Mi się wydaje, że już takie bardzo stricte techniczne sporty lub sporty, które wymagają pewnych pomiarów, tak? Trójbój też wymaga pomiarów, bo musimy sobie zestawić, powiedzmy, mechanikę naszego ruchu, jeśli robiliśmy PR-a na 140 versus PR-a na 160 kg, nie? Ta biomechanika nasza się zmieni. Będziemy czymś nadkompensować zawsze, bo jeśli to jest max, przy maksach zawsze buble wychodzą. Więc zauważymy wtedy, czym my nadkompensujemy i my potem możemy rozpisać dalej plan, żeby zaadresować tą kompensację, nie? Oczywiście są filmiki, ale moim zdaniem zobaczenie kogoś 3D daje dużo lepszy obraz. Możemy się ustawić z różnych stron, dużo więcej zobaczymy niż na filmiku, który jest ustawiony po prostu z jednej z perspektywy, więc w jednych sportach tak, ale jeśli ktoś myśli nad przejściem dla generalnej populacji, myślę, że można przejść w 100% online. Okej. Okay. Czyli tu nie ogranicza ten brak... Myślę, że nie. Nie ma czegoś takiego. Dobra. O tym już wspominałeś w sumie, ale jak to się dzieje, jak ty myślisz, bo ja podejrzewam, jaka jest odpowiedź, ale no x tam osób chce z tobą współpracować, nie? Online'owo głównie. No i jak to się dzieje? Pytanie brzmi. Jak to się dzieje, że te x osób chce z tobą współpracować? Czyli skąd czy, są, a, tak, czyli tak, dlaczego są jak, z jakiego powodu? O. Głównie rezultaty. Rezultaty. Rezultaty, bo zbierając powiedzmy feedbacki, bo to jest ważne, też dla taka mała podpowiedź dla trenerów online, zawsze na końcu ankiety lub gdzieś tam w pytaniu zadajcie, jak do mnie trafiłeś? Dlaczego? Dlaczego do mnie przyszedłeś, nie? Bo to jest ważne. Jak ktoś ci powie, nie wiem, dlatego, że ty dobrze wyglądasz i 90% ci tak mówi, no to jest to po części dla ciebie jakiś tam feedback. Może nie najlepszy moim zdaniem, ale jest to feedback. Dobra, no to ja dobrze wyglądam, to mi daje klientów, okej. Okay. To muszę więcej uwagi przyłożyć do tego, żeby wyglądać lepiej chociażby, nie? Czytaj chociażby kulturyści, nie? Jakby nie uważam to za coś złego, ale jest tak niestety, że ludzie są wzrokowcami i przyjdą do nas, bo my lepiej wyglądamy. I moim zdaniem wygląd dodaje trenerowi autorytetu, abstrahując od wiedzy, nie? Drugim takim elementem może być na przykład wiedza. O, zauważyłem, że ty dużo wiesz, pomogłeś mi na Q&A i do ciebie przyszedłem. Spoko. W większości jest to raczej stare, dobre, masz rezultaty. Albo moja koleżanka z tobą współpracuje, odniosłeś się zajebiste rezultaty, ja chcę teraz do ciebie przyjść. Itp. Itd. Nie? Więc raczej mi powiedział tutaj, że jest to albo rezultat, albo ktoś przychodzi na przykład z mentoringu. Czyli gdzieś bym powiedział wiedza, merytoryka, rezultaty lub też samopoczucie klientów. Nie? Gdzieś te dwie sfery myślę, że są kluczowe, jeśli chodzi o rozpoczęcie biznesu online. Bo jak masz jakby rezultaty, ciężko cię podważyć. Tak naprawdę. Nie, nie, jakby jeśli naprodukujesz 100 zadowolonych klientów, ciężko to podważyć, nie? Czyli, ale w sumie te składowe, tak jak mówisz, nie? Wiedza, rezultaty i tak dalej, one też wynikają w sumie trochę z tej pracy stacjonarnej gdzieś tam kiedyś, nie? Gdzieś tam tak. Skutki jakieś tego są, nie? Tak. Jakby nie patrzeć, nie? Moim zdaniem, kiedyś właśnie powiedziałem, bo często mi to właśnie na Q&A-ach zadają takie pytanie, że czy nadal twoim zdaniem ktoś powinien popracować na florze, tak? Czyli offline,
będąc trenerem personalnym, zanim przejdzie online. Moim zdaniem tak, można jakby wystartować online jak najbardziej, ale będzie to dużo cięższa droga, bo jakby nie masz doświadczenia, jakby to doświadczenie budujesz, nie? Jeśli mi osobiście pracowałem jako trener personalny 10-11 lat i mi to osobiście dało dużo, ponieważ dało mi to możliwość wizualizacji klienta. Typu, klient przychodzi z jakimś problemem, ja już mogę sobie wizualizować, co on może robić źle, podpytać go, a dobra, a nagraj mi to, a zobaczymy tutaj, nagraj mi jeszcze z tej perspektywy rotację tam w biodrze i zobaczymy, gdzie może być tutaj bubel, nie? I zazwyczaj to mi naprawdę pomaga w tej pracy, więc ja jestem zdania, że jak najbardziej możesz zacząć pracę online, będąc świeżakiem, ale będzie ci na starcie dużo trudniej, niż jakbyś zaczął po prostu z backgroundem w stacjonarce. Okej. Okay. Mentoringi treningowe. Hit czy kit? Takie pytanie padło. Czy za jakiś czas zastąpi to szkolenia? Twoim zdaniem? Moim zdaniem nie. Jakby to są dwie odrębne kwestie. Jakby mentoringi są niedoceniane, to zdecydowanie, bo jest to dużo bardziej popularne gdzieś tam w USA, w Ameryce, w UK, pan światowy się znalazł. Akurat nie, bo często ja teraz ostatnio chyba z cztery moje ostatnie mentoringi prywatne, które ja brałem tam w kontekście treningu, SIBO i tak dalej, był akurat z kolesiami z USA. Był to Austin Stout, jeden z lepszych kolesi, jeśli chodzi o generalnie podejście holistyczne w pracy z elitowcami, na przykład SIBO, IMO, SIFO i tak dalej. I był to Alex Kickel, tutaj już bardziej sfera suplementacyjna, farmakologiczna, biologiczna i tak dalej, i tak dalej. I jakby to u nich jest bardzo słabe. Oni nie prowadzą sami szkoleń, ale prowadzą właśnie takie dedykowane mentoringi, czy też mentoringi grupowe. I to jest jakby bardzo sławne. I mi się wydaje, że to jest o tyle fajne, że jest to po prostu indywidualne. Tak byś porównał po prostu sesje grupowe do sesji personalnych, prywatnych, nie? Jakby prywatnie dostaniesz dużo więcej. Jest to dużo większy koszt. I to jest właśnie minus tego, nie? Bo za szkolenie zapłacisz raz, tylko na szkoleniu masz pewną dozę wiedzy i ty z tego wyciągniesz jakiś procent dla siebie. Rzadko się zdarzy szkolenie takie, na które pójdziesz i 100% tej wiedzy wykorzystać w pracy z klientem czy z pacjentem. Nie, zazwyczaj gdzieś tam złapiesz jakieś smaczki, coś ciekawego, ale będą momenty, gdzie po prostu będziesz zamulał i będziesz notował z tego, wiesz, slajdy pójdą, a ty już, no, kurwa, już tam, wiesz, przysypiasz już 14, nie? Ten pik tego szkolenia, 14, ciepło, tak, tak. Ty zjadłeś już obiad, już to, kurwa, czekasz tą kawę, tą przerwę, jedno oko otwarte i, kurwa, ziomek ci pierdoli. A, wiesz, i moim zdaniem gdzieś tam rzeczywiście na mentoringu zapłacisz więcej, ale to ci też daje tą czujność cały czas, bo masz tam godzinę, półtorej, czy tam dwie i rzeczywiście możesz przerwać w każdym momencie i powiedzieć, kurwa, no ja tego nie za bardzo czaję. Ja to samo robię na mentoringach, bo wiesz, na przykład Alex Kickel jest bardzo taki, powiedzmy, high level, nie? I dużo rzeczy, co on mi mówi, po prostu nie czaję, nie? Tak, jestem za głupi na to, nie? I wiesz, mówię, dobra, poczekaj chwilę, cofnijmy się tylko, wytłumacz mi troszeczkę, bo ja tego nie rozumiem. I czasami on to wytłumaczy, ja mówię jeszcze raz, słuchaj, dalej no nie trybię, nie? Kij dalej z materiałem, skupmy się na tym, bo ja muszę to zrozumieć, nie? Na szkoleniu jak tak zrobisz, to już połowa sali, kurwa, co to jest za debila, nie? Już się odwraca, nie? A zapytasz drugi raz, to już takie, kurwa, no idź stąd, my chcemy lecieć dalej, nie? Ciężko jest o indywidualizacji na szkoleniach, bo masz ludzi różnych poziomów, nie? Masz kogoś słabszego, bardziej wyedukowanego, i tak dalej, więc jakby, no materiał musi lecieć, nie? Więc jakby nie sądzę, że mentoringi są czymś, co zastąpi szkolenia, nie, ale są moim zdaniem bardzo fajnym dodatkiem. Zwłaszcza jeśli na przykład osoba X zrobi szkolenie, tak, jakiś trener i spoko, bo w jednym szkoleniu i jest kilka kwestii, które ty chciałbyś zgłębić. Zapytaj od razu po szkoleniu, czy ta osoba oferuje mentoringi. Idź do niego. I wtedy masz tak naprawdę komplet tego. Masz tą wiedzę gotową z szkolenia i uzupełniasz brakujące puzzle, czy też luki przy mentoringu. I to mi się wydaje, że to jest taka kompleksowy pakiet wiedzy, który naprawdę może się przełożyć na praktykę. Bo dużo szkoleniowców prowadzi suchą teorię. Dlatego my na przykład z Kubą Surmaczem, na tym naszym Rehab Mobility, tam 3.0, czy ile już tam jest, chcemy zrobić tak jak najbardziej praktycznie, bo moim zdaniem u nas w branży jest za dużo teorii, jest taka narracja teoretyczna, co jest spoko, jak najbardziej, ale gdzieś tam odpowiedziałem 2-3 dni temu na Q&A komuś, co to jest sarkomer.
Tak, i ktoś mnie tam zapytał po prostu, jakbyś to wyjaśnił w prostych słowach i na końcu, czy ty kiedykolwiek użyłeś z podopiecznymi? Nigdy w życiu. Raz czy może dwa razy na mentoringach i tyle w formie bardziej ciekawostki, nie? Bo jakby dopóki nie uczysz tego, to w pracy z klientem jest to totalnie zbędne. Fajnie, zrozum to, mniej więcej, ale tylko mniej więcej, bo jakby to jest wiedza tu, a ty potrzebujesz gdzieś te podwaliny tylko, żeby osiągnąć sukces i rezultat z klientem. Bo klienta to nie obchodzi, co to jest sarkomer. Klienta obchodzi, dobra, czy on mi dowiedzie rezultaty. Nieważne jak, nie? Jako ciekawostka spoko. Więc mi się wydaje, że reasumując, jest za dużo teorii w naszej branży, jest i przydatne są zarówno szkolenia, jak i mentoringi. To jakby nie jest coś rozdzielnego. Mi się wydaje, że na obydwa jest miejsce i czas. Okej. Okay. Wiem, że też bijesz dużo do kopiowania postów amerykańskich. Biję dużo teścia. Aha, nie. Teraz nie. Teraz. O, no to akurat powiedział. Nic. Z amerykańskich Instagramów i tłumaczenie na język polski. I wrzucanie jako swoje. Jak ty się na to zaopatrujesz? Na takie, że tak powiem, ruchy instagramowe? Jeszcze raz? Czyli... W sensie, że kopiowanie tych postów? Czy... Tak. Jak się zaopatrujesz na taki model, powiedzmy sobie, z naszego podwórka tutaj instagramerów, że sobie biorą pościg amerykański, kopiują na polski. Standardowo. To jest jakby klasyk. Spoko. Mamy kilka grup. Tak? Okay. Mamy grupę tak zwanych chłopaków hipertroficznych, czy slash biomechanicznych, tak? Typu wszyscy followują tak. Bena Jeńca, tak? Coach Cass, Paul Carter. Tak. Myślę, że to taka złota trójka, nie? No i mamy sobie pościg i ten pościg leci od razu na spolszczenie do tego. Jakby dla mnie to jest troszeczkę zabawne, bo moim zdaniem można jakby ściągać te pomysły. Nie ma w tym nic złego, ale jest to robione już naprawdę czasami chamsko, jeden do jednego, takie już kurde daj spokój, nie? I to mamy jakby jedną grupę. Mamy drugą grupę, czyli grupa trenerów przygotowania motorycznego, która osobiście dla mnie jest w większości trochę komiczna. Bo ja na to mówię taka troszeczkę arystokracja branży fitness, nie? Taka wiesz, nie? SNC coach, to są tacy... widziałeś tego? Robi Nordic Curl. Kto to robi? Co za ameba, nie? To ty wiesz... kurde... on nie czytał tego i tego papieru, przecież ratio stymulacji do fatygi jest fatalne. Wiesz, no to są takie osoby, nie? SNC coache moim zdaniem po prostu strają wyżej niż dupę mają, niestety. I wiesz, i też to jest często właśnie kopiowanie takiej wiedzy za oceanu, takich po prostu, no, co się wydaje przełomowe. A tak naprawdę przygotowanie motoryczne w większości jest dosyć proste. Patrząc od strony GPP, General Physical Preparedness, to nie jest skomplikowana praca, nie? Dasz trochę plają, dasz trochę pracy nad mocą, trochę siły, troszkę tam smaczków, jakieś tam... Tak, kompleksowe ogólnie, nie? Tak, takie kompleksowe, nie? I tyle, nie? Myślę, że testy na upartego też można robić online. CMJ masz broad jumpa, rzut piłką z nad głowy, bierzesz sobie parę testów, każesz klientowi postawić miarkę, mierzysz, nie? Nie każdy musi mieć platformę u siebie w centrum dowodzenia NASA, tak, bo no, ja się śmieję, ale tak naprawdę, wiesz, niektórzy trenerzy przygotowania motorycznego robią z siebie naukowców, tak, stary, pomagasz 14-letniemu chłopakowi troszeczkę lepiej grać w piłkę, tyle, jakby, okej, okay. Wiesz, o co chodzi, nie? I tu też jest taka, no, chamska kopia, nie, tego wszystkiego. No i też poniekąd troszeczkę fizjo. Czasami też kopiują słownego Adama Mickinsa, co z kolei też moim zdaniem, jak miałbym to reasumować, to jest broń obosieczna. Nie? Jest to moim zdaniem troszeczkę zabawne, że są takie kopie i nikt nie może wyjść z czymś nowatorskim, a z drugiej strony, tak biorąc ogół, już abstrahując od kopiowania, to jeśli ludzie mają się dowiedzieć czegoś nowego, bo na przykład nie mają dostępu do zagranicznych kont lub na przykład nie mają takiej wiedzy, żeby... Bo zrozumieć angielski to jest jedno, ale zrozumieć sam przekaz po angielsku to jest drugie. I czasami to jest dla ludzi problematyczne. Więc z jednej strony śmieję się z tych ludzi, co kopiują to, a z drugiej mówię,
kurde, no nie ma sensu ich jechać czy tam zwracać im na to uwagę, bo jeśli działa to dla dobra ogółu, to dla mnie to jest spoko, nie? Bo jakby niczym nie straszą, raczej jest to ułatwianie, wiadomo. Jeśli to już tak naprawdę ludzie mają tendencję do wyolbrzymiania, tak, ustawiania dokładnego kąta, jak kogoś to jara i to lubi, stary, śmiało, nie? Ale jakby nie wmawiaj ludziom, że to jest jedyny powód, nie demonizuj na przykład Huntley, nie? Spoko. Jak ci lepiej skalkaszery robić linką? Jasne. Ale kogoś nie boli na sztandze? No to rób na sztandze, nie? Jakby nie ma sensu demonizowania tego, nie? Tak samo narracja typu linki są na wszystko dobre. Okej, jeśli lubisz taki trening i taki trening ci wchodzi i taki trening cię nie nudzi, wal. Możesz linkami się masturbować od rana do wieczora. Wyjebane, nie? Ale bez demonizowania reszty, nie? Bo Huntel jest odrobinę mniej optymalny. Kurde, no jakby, wiesz, nie? No nie ograniczajmy się do jednego, nie? Ja sam w treningu lubię, wiesz, tam jakiś ciężki martwy sobie walnąć, jakieś pociąganie na ręcznikach, trochę linek sobie zrobić. Wczoraj robiłem na linkach trica, wszedł zajebiście, nie? Ja jestem zdania takiego, żeby to wszystko mieszać, nie? To są wszystko narzędzia i przychodzimy na siłownię, bierzemy takie narzędzie, które nam na tą chwilę jest potrzebne. Ja sam na przykład lubię, powiedzmy, dawać rzeczy, jak ja uwielbiam to słowo, funkcjonalne, tak? Typu jakiś zercher squat na 3RM, i potem na przykład się dobić na hack squacie, nie? Bo tam masz, wiesz, zabraną możliwość mus stabilizacji. Tak. Możesz przepracować tą czwórkę naprawdę tak, jak ty chcesz. Nic sobą nie majta. Nie skupiasz na tym, że cię łapy napieprzają, tylko po prostu katujesz sobie czwórki, nie? I jakby można zrobić jedno i drugie. Jakby nie ma jednej drogi hipertrofii, nie? Bo jest troszeczkę taka narracja w necie, że tylko ta jedna droga hipertroficzna jest najlepsza, najbardziej optymalna i najszybsza. Tu jest też znowu pole do polemizowania ogromne. No kontekst po prostu, kontekst. Nie? No i tyle. Kontekst zwłaszcza osoby. Tak, tak, dokładnie. No to jeszcze branża trenerska. Jak odróżnić trenera od pseudotrenera? Myśleć. Bo ja też dużo takich pytań dostaję. No. Zadaję też. Tak, kurde, jak kurwa go odróżnić? Nie ma tego. I mówię tak, pomyśleć samemu, bo jakby ludzie czekają, wiesz, czasami dostaję takie pytania troszeczkę jakby z wyrzutem. Dobra, no to kurwa, jak mam ja odróżnić, jak ja się nie znam na tym, to jak mam go odróżnić? Spokojnie, tak. Poobserwuj, pomyśl troszeczkę, posprawdzaj z innymi kodami. Ale to nie, to trzeba mieć efekt na już. Tak, dokładnie, teraz, na już, nie? Tak. Wiesz, tak naprawdę ty pewnie też, jak i ja, przeszliśmy przez te wszystkie trendy, jakie były, nie? Ja aktywowałem pośladki sam z klientami, ja aktywowałem core, ja robiłem deadbugi idealne. Kurde, Jezus. Od linijki. Od linijki. Kurde, moje ratio miednicy do żeber było po prostu perfetto, nie? Jakby każdy przez to przechodził, nie? Ja też z tego wyrosłem. I czasami osoby przez takie coś muszą przejść. Bo moim zdaniem w tym momencie, co jesteśmy teraz, nie ma już sensu aż tak wertowania tej wiedzy, ponieważ jest coraz więcej już tej dobrej. Już wychodzimy z tego, już coraz mniej. Raczej widząc panie czy trenerów, którzy aktywują pośladki, to jest już taki bardziej jakbyś wchodził do muzeum, nie? Taka rzecz archaiczna. Rzadko się to widzi teraz na siłowni, nie? Jakby patrząc wstecz, 3-4 lata wstecz, standard, każdy to robił. A teraz, jak ostatnio właśnie wszedłem na siłownię i zobaczyłem, że właśnie dziewczyna popieprza lateral walkiem z minibandem nad kolanami. Ja mówię sobie, kurde, tak jakby się łezka zakręciła w oczach, bo już tego wiara nie robi. Więc moim zdaniem nie ma sensu teraz na siłę wertowania tego, bo idzie to moim zdaniem w dobrą stronę. Już ta branża troszeczkę się budzi z tego całego aktywowania. Zostałem jeszcze jak coś tam neurotrenerzy, którzy jeszcze... To miało być kolejne pytanie właśnie. Tak, no. Już, no widzisz... Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, więc widzisz sam, że tak naprawdę to już powoli wymiera, nie? Więc ja jestem zdania, że pomyśleć samemu, poobserwować inne konta i ja zawsze robię tak, jak ja trafię na kogoś, to mówię sobie, kurde, no trafiłem na przykład dzisiaj na jakąś rolkę, nie? Tam akurat gościu robił coś w stylu functional range conditioning, gdzieś tak sfera mobility, end range conditioning i tak dalej, i dalej. Mówię sobie, no kurde, na pierwszy rzut oka wygląda niekonwencjonalnie, ale dobrze, nie?
Od razu wbijam. Zaintrygowałeś. Tak. Od razu wbijam, kto go obserwuje. Dobra, ten. Okej. Okay. Kogo on obserwuje? Legit, follow, nie? Więc to widać po osobach, jakie te osoby, kogo ta osoba followuje i kto tą osobę obserwuje. Jeśli to są raczej osoby, które wiedzą, co robią, no to jakby tutaj jest spoko, nie? Jeśli ja na przykład wchodzę na jakąś dietetyczkę, mówię sobie, o, mówi z sensem, kogo ona followuje? Braci Rodzeń. Kto ją followuje? Bracia Rodzeń. No to mówię sobie, kurde, nie. Pas. Podziękuję. Podziękuję pani. No to co z tym neurotrenerem? Co z nim? To są ludzie, to są, mi się wydaje, że to są następcy osteopatów. Czyli osób po, od wszystkiego. Tak zwane podejście holistyczne. Wiesz co? Kurde, nawet nie wiem, jak ich klasyfikować, powiem ci szczerze, nie? Może kosmita? Nie, no nie obrażając oczywiście nikogo. No bo już z Arturem Morym tak był ten temat chwilę, nie? O neurotrenerach, no to stwierdziliśmy, tak, że nie ma neuroprzysiadu. Tylko jest przysiad, nie? Nie bawi po prostu taka nad wyraz skomplikowana diagnoza, nie, jak oni prowadzą, typu robienie EKG u osób, spotkałem się z tym, praca z pulsykometrem i z EKG na pierwszej sesji. Ja sobie tak myślę, przychodzi taka osoba, wiesz, Grażynka przychodzi do neurotrenera, już jest cała, no, zestresowana, bo to jest nowa sytuacja, nowe miejsce, nowa osoba, nie, strach, pulsykometr, nie, no to stuwa jak chujem szczeliu, nie, i wiesz, i z tego potem powstają wnioski, ma pani, wiesz, wysokie tętno, co zapewne mówi nam, że tu jest wysoki kortyzol, trzeba go zbijać, i to już jest takie troszeczkę, nie troszeczkę, mocno naciąganie ludzi na kasę, i to mi się nie podoba, i właśnie tu jest ten mój przydomek hejtera. Bo ja teraz takie coś widzę, ja wiem, że to jest nie w porządku. Zarówno wobec osób, które takiego neurotrenera oglądają, i zarówno wobec osób, które u takiego neurotrenera wykupują sesje, mentoringi, szkolenia itd. Dla mnie to jest kurewsko nie w porządku. Dla mnie to jest po prostu kurestwo, sprzedawanie, dopieprzania się do czegoś. Rozumiesz, o co mi chodzi? I dlatego ja takie coś właśnie wyzywam. Bo mi się to nie podoba. I dla mnie takie działanie jest szkodliwe. Bo ten przedrostek neuro jest naprawdę jak taki trochę rak tej branży, nie? Gdzieś tam siedzi, mnoży się, bo tych szkółek jest coraz więcej, psuje wszystko i tak dalej i ciężko tak naprawdę wyplenić, nie? Tu by potrzebna była naprawdę grupa, jakiś round table zrobić i po prostu zrobić taką chemioterapię, nie? Po prostu, bo z całym szacunkiem pewnie się znajdą neurotrenerzy, którzy są dobrzy, ale w 90% przypadkach śmiem twierdzić, że to jest naprawdę low level i naprawdę mi się to nie podoba, nie? No ale to ja bym teraz stanął w obronie i powiedział na przykład, a jak mają efekty? Ja coś na przykład, nie? Ktoś tam się nazywa neurotrenerem i mi powie, ale ja mam efekt, nie? Tylko trzeba sobie zadać pytanie, jak do tego efektu doszło, nie? Bo jakby sam wiesz, że na efekt jest kilka składowych. Jeśli powiedzmy osoba mi mówi, że była taka sytuacja, z autopsji ci powiem, że ziomek twierdził, że wyciągnął kobiecie kolczyk z pępka, i kobiecie ustało wszystkie symptomy SIBO. Okej, okay, efekt jest? Jest. Bardziej bym to traktował jako anegdota, jako bardziej ciekawostka, co mówisz kumplowi przy piwie, ej, lasce wyciągnąłem kolczyk z pępka i kurwa wyzdrowiała, chuj wie dlaczego. I wiesz, i taka jest prawda, bo chuj wie dlaczego, nie? Nie wiemy, co przez ten okres stało się dalej z tą osobą. Czy ona zmieniła dietę, czy to był po prostu cokolwiek innego, zredukowała stres w życiu, dostała promocję, jest tyle zmiennych, co mogło na to wpłynąć, że kolczyk to jest tak naprawdę 1%, nie? Jakby i tyle. Czynniki, nie? Pozostałe. Tak, czynniki. Więc trzeba sobie zawsze zweryfikować, czy... Ja bym sobie zadał takie wtedy pytanie. Dobra, skąd ja jako neurotrener... Skąd ja jako neurotrener wiem na 100%, że akurat ta strategia przyniosła rezultat, na którym mi zależało? Czy odkaczyłem wszystkie boksy? Czy na pewno to jest właśnie to, nie? Typu, może to być jakaś zmiana posturalna, tak? Typu, osoba zaczęła trenować zginacze bioder i pośladki i ból w plecach minął. Dobra, czy to jest zasługa wzmocnionych zginaczy, wzmocnionego pośladka, czy po prostu osoba się zaczęła ruszać i mniej siedzieć na kanapie, nie? Jakby jest tyle zmiennych przy naszych efektach, że trudno tak naprawdę powiedzieć, nie? I ja sam na przykład się zastanawiam, że wiesz, dziewczyna mi się podciągnęła ostatnio plus 25 kilo na podciągnięciu, nie? Tak jakby... I sobie tak zastanawiam, kurwa,
Nie było tego w planie, trochę dużo, nie? I sam do tej pory nie wiem, jak do tego wyniku doszło. Akurat w tym jednym przypadku, nie wiem, po prostu jakby szczęście. Było tyle czynników, ona wiesz, ona przyjechała z wakacji, była wypoczęta, troszkę podjadła, bo to był etap wyjścia z redukcji, jeps. No to jakby, to nie jest moje programowanie magiczne, że ja je zaprogramowałam i 25 kilo wyjebała. Nie do końca, nie? Wpłynęło na to dużo czynników. Samoprogramowanie, wypoczynek, deload, więcej jedzenia i to jest składową rezultatu. I tak samo jest u neurotrenerów, że nie patrzą na całokształt holistyczny, a podobno chcą holistyczni, mam was, nie patrzą holistycznie na ten rezultat, tylko patrzą zero-jedynkowo. Kolczyk, poprawa mikrobiomu, czy też poprawa pracy jelit, nie? Jakby łączą A z B, a nie widzą całej mapy, szeregu, co mogło się stać pomiędzy tym, nie? No. No to wiesz, to jest szukanie mechanizmów, tak. Analizowanie i tak dalej, nie? Także to jest... Wiesz, i to jest moim zdaniem... Przypisywanie jakby tak. do... I to jest ważne dla, nawet dla rozwoju takiego neurotrenera, bo jak on sobie to połączy, to on każdemu będzie wyciągał kolczyki i w 90% przypadkach to chuje zadziała, nie? Więc ja bym się zastanowił, dobra, skoro to zadziałało, to dla samej własnej ciekawości ja muszę dojść do tego, kurwa, dlaczego, żeby to powtórzyć. Bo jak wtedy rzeczywiście będę mógł to powtórzyć, kurde, mam 10 rezultatów zamiast jednego, nie? Tak jakby, wiesz... I SIBO ogarnięte u każdego jest, nie? I SIBO ogarnięte, nie? No. Kurde, nie mam kolczyka. What the fuck? Co ty się dzieje, nie? No, a SIBO jest, nie? A SIBO jest, może sobie założę. I zdejmiesz? I zdejmiesz? Nie założę będzie. I zdejmę. Kurde, tyle lat, wiesz, mentoringów, szukania tego, nie? Założę na chwilę kolczyk, zdejmę, pach, zrobione, nie? Jest, no. A jest. Co do idealnej techniki, to już gdzieś tam się odniosłeś. No wiadomo, jak z nią jest. Nie istnieje. No. Nie ma czegoś takiego. Ale czy chciałbyś coś nam się dopowiedzieć a propos tej idealnej techniki i szukania tego? Czy znowu rozbijemy to na punkty A, punkty B, czyli A to sportowcy zawodowi, B to gdzieś tam tak. rekreacyjnie ćwiczący? Powiem tak, wiecie. Ja technikę dzielę na technika w kontekście performansu i technika w kontekście kontuzji. Już technika w kontekście kontuzji była tyle miesięcy wałkowana, że wiadomo, zawsze będą te szkoły. Jakby ja to nie mam zamiaru nikogo, wiesz, nawracać na swoje, nie, chodź na moją stronę, wyjebane na technikę, nic się nie stanie, nie? Bo nie, bo jest za dużo zmiennych, nie? Jakby ten czynnik biomechaniczny oczywiście, że jest faktorem, jakby powiedzieć, że biomechanika nie ma nic wspólnego z... Oczywiście, że ma, tylko jakby... Ale nie tylko. Tak, ale nie tylko, nie? Dodasz do złego wzorca biomechanicznego, bo słuchaj, wzorzec może być źle biomechanicznie, powiedzmy w cudzysłowie, dopóki ciężar jest lekki, nie? Dopóki ja mam pustą sztangę, ja mogę sobie zrobić na przykład deadlifty na obrzeżach nóg, na palcach. No, tak. Się nazywał, nawet jakiś deadlift na palcach się nazywał jakoś tak. Już nie pamiętam jak, czy helix deadlift, czy takie, no nieważne, nie? Jakby dopóki ciężar jest niski, to sobie mogę na dużo pozwolić. I jakby gradualnie zwiększając ten ciężar, nadal sobie mogę na to pozwolić, bo widzimy tak naprawdę, chociażby na YouTubie, ludzi, co robią Jeffersony, czy Zetcher Jeffersony, 200, 250, 180, nie? Jest taki nawet koleś na Instagramie, Atlas Power Shrug, nie wiem, czy widziałeś. Gościu, który trenuje po prostu ze sztangą na ulicy, dosłownie, wynosi sztangę na ulicy i wszystko podnosi po prostu, wiesz, chce zrobić przysiad, to sobie zakłada sztangę tutaj. A, widziałem, i, wiesz, dobra. Jakby to jest anegdota, bo to jest freak. Ale mamy powtarzalność tego, że są ludzie, którzy dźwigają naprawdę dużo na Jeffersonie i nic im nie jest. Bo dopóki robisz to powoli, dasz ciału czas na adaptację, to nic nie stanie. To jest tak samo, jakbyś chciał wejść do lodowatej wody, nie? Jak skończysz na banie, może to się źle skończyć, nie? Może, nie musi. Tak samo, nie? Jak zanurzysz się powoli, tak? Przecież ten próg, przecież jaja, bo zawsze jaja to jest ten najgorszy moment, wiadomo, nie? Tak. I się powoli zanurzysz. Tak samo jest z load managementem. Jeśli to zrobisz powoli, dasz ciału czas na adaptację, to prawie w każdym przypadku będziesz mógł wykonywać jakie tylko ćwiczenie chcesz. Oczywiście tu podkreślę, bo to trzeba podkreślić kontekst, bo za chwilę w komentarzach będzie jest ktoś, kurwa, wiesz, czerwony na mordzie, kurwa, kurwa, jebać grzybnego. Więc wiesz, trzeba podkreślić kontekst. Jeśli ktoś, powiem do kamery, żeby to było jasne. Żeby to wybrzmiało. Jeśli ktoś miał wypadek samochodowy lub ma jakikolwiek epizod low back pain lub ma cokolwiek z plecami i nie może wykonywać Jefferson Curla, to lepiej nie robić Jefferson Curla. Czyli myślę, kontekst. Że... Tak, czyli kontekst, no, zawsze. Tak. Kontekst wybrzmiało. Jest ważny, nie? Więc jakby na samą technikę w kontekście kontuzji składa się bardzo mnóstwo rzeczy i ograniczanie tego tylko do
nie zginaj plecu, bo się skontuzujesz, to jest redukcjonistyczne, bardzo redukcjonistyczne, nie? Jednak technika w kontekście performansu moim zdaniem jest cholernie ważna. Więc tu mamy taki właśnie bardzo mocny dysonans, bo w kontekście kontuzji moim zdaniem to zależy, raczej nie spinaj dupy, nie szalej z ciężarem. Tak bym to skomentował, nie? Chill. W kontekście performansu mniej chillu. Jak chcesz dźwigać dużo i dobrze, rób to dobrze technicznie. Tyle, nie? Jakby i to samo się odnosi do innych sportów, nie? Weź sprint, nie? Musisz mieć dobrą technikę, tak? Weź boks, BJJ, bez techniki. Spróbuj zrobić, być silny, przyjdź na BJJ i zrobić coś bez techniki. To zrobią z ciebie szmatę do podłogi, nie? I to kolesie w połowie twoich rozmiarów. Jak ja przyszedłem pierwszy raz na BJJ, to 60-kilowy koleś mną robił ze mnie mopa po podłodze, nie? Tak samo bokserowi, nie? Jakby, że podaję przykład boksera, nie? Bokser może mieć nieskazitelną technikę, tak? Jeśli ma tą nieskazitelną technikę, to czemu dostaje czasami po mordzie? Czemu zostaje nokautowany? Bo shit happens. I tak samo jest z techniką w kontekście kontuzji. Może mieć, kurde, pristine, perfecto technikę, naprawdę zajebistą. To pytanie, czemu osoby z idealną techniką się kontuzują? A potem są filmiki na YouTubie, że ktoś tam dźwiga z kociego garba, czy tam grzbietu i nic się nie dzieje na przykład. Tak, nic się nie dzieje. A dźwigają. Nie? A wiesz, a osoba potem dźwignie perfekcyjnie technicznie i się połamie. I potem jest drut, to nie, to puścił brzuch. Nie, bo tu nie zrobił tego, tu nie dobrował kolana. I wiesz, doszukują się tak naprawdę, a to jest tak naprawdę no, jak granie w bingo, nie? Albo trafisz, albo nie. Jakby, no, bo to jest argument, nie? Tych ludzi. Technika wpływa na kontuzję. To czemu ludzie z dobrą techniką mają dalej kontuzję? Bo shit happens, bo load jest za duży, bo mnóstwo innych rzeczy. Nie wyśpisz się, zrobisz coś dobrze technicznie i coś ci może pierdolnąć w kolanie. Proste jak drut, nie? Ale wiele tego dalej nie rozumie, niestety. Skąd czerpać porządną wiedzę naukową dotyczącą treningu? I skąd ty czerpałeś? Wiesz co? Ja najwięcej właśnie z mentoringów. Ja miałem taki system, że szczerze, ja za bardzo książek nie lubiłem. Nigdy mi nie wchodziły, nie? Twoją lubię, ma dużo obrazków. Nie, naprawdę, wiesz, bo jest ta narracja, która kurde mnie cholernie śmieszy w tej branży, nie? Wszyscy wykładają po prostu całe takie biblioteki, jak tu mamy, nie? Że wiesz, pełne książek i tak dalej, połowa pewnie przeczytanych, nie? Jakby spoko, nie? Ja kilkanaście książek przeczytałem, spoko. Ale dla mnie osobiście jest to kiepskie źródło do edukowania, bo mnie to nudzi po prostu. Mnie nudzi czytanie, niestety. Ktoś teraz nawie, Grzebnego nudzi czytanie, esencji coacha teraz się obudzą, nie? A, no tak. Słyszałeś, co Grzebny powiedział, że on nie czyta? Co za ameba? Arystokracja, kurwa, branży, tfu. Nie, ale wiesz, po prostu mi nie wchodzi taka wiedza, po prostu, nie? Ja wolę sobie odpalić YouTube'a, nie? Na przykład ostatnio, co oglądałem wczoraj, Mikołaja Żelichowskiego. Games Desire. No? Tak. Żeglińskiego, sorry. Nie zrobiłem tego specjalnie, to nie jest hate. Za chwilę kurwa będzie, nie? W komentarzach, nie? Widziałeś Żelnego, jak hejtuje tego, przekręcił go nazwisko. Nie? I wiesz, i Mikołaj ma bardzo fajne materiały, nie wiem czemu za free, bo naprawdę ma chyba tam godzinne, dwugodzinne. Fajnie tłumaczy cały proces hipertrofii i mi się na przykład z takiego czegoś dobrze uczy, bo ma i obrazki. Ja jestem osobą wizualną. Ja zawsze przez całe studia uczyłem się wizualnie. Jak ktoś mi coś kazał przeczytać, wolałem to obejrzeć po prostu, nie? Więc wiesz, on dużo gestykuluje, co ma moją uwagę, nie przysypiam, nie? Bo ja muszę widzieć, że ktoś gestykuluje. Dlatego na przykład tak lubię mentoringi. Bo wiesz, dzwonię do kogoś i koleś do mnie mówi, przedstawia mi coś, pokazuje i dalej gestykuluje. I ja wiesz, jestem skupiony na tym, nie? Jestem, wiesz, mi się wtedy, wiesz, ja się odpalam w chuj. Ja jestem w stanie się dużo więcej nauczyć, płacąc komuś, niż z książki. Podkreślam, żeby nie było burzy w komentarzach. Książki nie są złe. Są zajebiste do nauki. Jeśli lubisz się uczyć z książek, be my fucking guest. Ja nie lubię. Po prostu. Nie wchodzi mi to, nie? YouTube to jest dla mnie zajebiste. Posty z Instagrama to jest, kurde, tak niedoceniane. Tyle, jeśli zaobserwujesz, powiedzmy, 200 trenerów polskich, zagranicznych, to w ciągu roku możesz naprawdę zdobyć wiedzę lepszą niż z kilku książek, tak, moim free, zdaniem. Nie? Tak, tak, dokładnie. Tak. Nie? Poobserwujesz 3-4 o specjalizacji hipertrofii, kolejnych 5 biomechaników, kolejnych 5 z SNC i naprawdę zbierając tą wiedzę, czytając to regularnie, Wiara przedstawia rolki codziennie praktycznie, nie?
darmowa wiedza. Dołóż do tego YouTube'a i dobra, masz już jakieś podwaliny. Dobra, teraz sobie myślisz, dobra, mamy już jakieś podwaliny, ale chcę wymaksować ten temat, nie? Dobra, kto jest najlepszy w tym temacie? Ten. Płacę mu i robię mentoring z nim, nie? I tyle. I moim zdaniem to jest najlepsza droga do zrozumienia. Ale nie mówię tak samo, nie mówię, że książki są złe. Jak lubisz się uczyć z książek, ucz się z książek, tak? Zrób na przykład, przeczytaj twoją książkę, nie? Autoreklama. Czy tam współpraca, autoreklama, nie? Kupujcie książki, nie? I powiedzmy, będzie pewnie pewien odsetek ludzi, co pewnych aspektów tej książki nie zrozumieją. Spoko. Wtedy biorą u ciebie mentoring i ty jako uzupełnienie im to tłumaczysz. I tyle, nie? I moim zdaniem takie kombo. Szkolenie, książki, mentoringi oraz YouTube i Instagram tworzy pełną całość, nie? Tak, jeśli jesteś początkującym trenerem, wypróbuj wszystkiego i zobaczysz czasem, że niektóre rzeczy ci wchodzą lepiej, niektóre mniej. To nie jest tak, że o, mi wchodzą zajebiście szkolenia, mentoringi, książki, ja wszystko i też ten GIF, gdzie ten mózg pierdala książki już. Dobra, zamknij ryj, nie pierdol, tak? Nie wszystko ci wchodzi dobrze, na pewno, nie? Fajnie, że ty czytasz, ale zauważysz sam pewną tendencję, że pewne narzędzia edukacyjne, czy to są realia, tak zwane książki, które możesz dotknąć, może tworzyć, masz ten zapach, bo to też wpływa na twoje przykucie uwagi, czy jesteś osobą wizualną, czy jest tak zwany auditory learner, czyli osoba, która jest słuchowcem, czy lubisz słuchać, na przykład podcasty, podcasty są zajebiste, nie? Tak. Jakby tylko właśnie tu jest to, co właśnie ja mówię. Ja na przykład podcastu na uszach robiąc cardio bym nie mógł, bo ja za bardzo jestem rozpierdolony, nie? Po prostu coś odwróci moją uwagę. Jeśli mam podcast, w którym na przykład osoby, widzę te osoby, ja mogę siedzieć na tym godzinami, bo ja je widzę, gestykulują, widzę, czytam z ruchu warg też, nie? Jakby dla mnie taki podcast jest suchy, ale jeśli jest coś wizualnego, kurde, dla mnie nie była ziemia, nie? Więc moim zdaniem tak, sprawdź, jakim jesteś typem uczącego się, czy wolisz rzeczy realistyczne, jak książki, coś, co możesz dotknąć, czy lubisz słuchać, czy lubisz oglądać, nie? Wybierz tą drogę, która najlepiej, dzięki której przyswajasz najlepiej wiedzę i w tą stronę idź. To jest moje, myślę, że takie podsumowanie. No i fajnie, wyczerpane. Z Instagrama teraz. Jakie produkty całkowicie wyeliminowałeś ze swojej diety ze względu na SIBO? Ale skaczemy tematami. Taki temat trochę, kurde, to zależy znowu. Ja wiem, że to szeroki jest temat, nie ogólnie. Tak, no ja wyeliminowałem na pewno FODMAPy w pierwszej kolejności, więc jeśli ta osoba, która zadała to pytanie, prawdopodobnie ma problem z SIBO, wyeliminowanie FODMAPów, ale ja nie chciałbym za bardzo iść w co ja eliminowałem, bo to jest moja dieta. Jakby sam prowadzę osoby na współpracę z Markiem Fischerem, czy z Ewią Filipiak, od strony SIBO i wiem, że ludzie reagują różnie na produkty, nie? Ja na przykład borówek mogę zjeść garść, a mam na przykład Marysię, którą też prowadzi Marek, która je chyba 400-500, pół kilo borówek dziennie. Git, nie? Więc jakby to jest wysoce zależne od osoby, więc jeśli moja złota rada przy jakimkolwiek SIBO, idź do specjalisty. Nie rób tego na własną rękę, poczytaj o tym w necie jako ciekawostkę, nie eksperymentuj sam, bo wydasz głupie 200-300 zł, tak? Czy to pójdziesz do Marka Fischera, Ewy Filipiak, dietetyka nie na żarci. Jest naprawdę sporo speców od tego. Idź do nich, zapłać im te głupie 300, niech cię z tego wyprowadzą, zaoszczędzisz czas, nie będziesz się musiał o tym martwić i tak dalej, nie? Bo jakby SIBO to jest na tyle skomplikowana rzecz, wymagająca pełnego monitoringu, dobrej wiedzy tak naprawdę, co się dzieje z mikrobiotą, z pasażem jelitowym, że nie ma sensu na własną rękę tego robić. Tak jest moje zdanie. Ja też o diecie wiem, nieskromnie powiem, bo Marka Fischera brałem mentoringi chyba, 5-6 lat. Kurde, tego było naprawdę sporo. Co tydzień, nie? To mi dało całą wiedzę z dietetyki, co mam teraz, a i tak sam na własną rękę nie podjąłbym się leczenia SIBO. Nie ma sensu. To musi być osoba trzecia, nie? Bo też do tego dochodzą emocje, nie? O, myślę, że po tym jest dobrze, nie? Albo myślę, że taki system będzie dla mnie najlepszy. A osoba ci powie, no nie, bo to i to, nie? Jakby musisz mieć tą trzecią osobę, która spojrzy na ciebie na sucho, obiektywnie i bez emocji. Okej. Okay. No to chyba fajnie odpowiedziano, bo to nigdy nie ma takich złotych rad, jak ktoś pyta o
konkretną chorobę, co mam zrobić? No i dwa zdania, nie? Powiedz. No bo tak samo, nie? No boli mnie bark, co mam sobie zrobić? Co zrobić, no. Kurde, no nie podnosi ręki, nie wiem. Kurde, nie wiadomo, używaj nie? drugiego. Boli mnie tutaj, no to nie dotykaj. No tak. Pytanie kolejne. W jakiej kwestii związanej z treningiem zmieniłeś mocno zdanie w ostatnich chyba 12 miesiącach to miało być? Czyli jakieś kwestie treningowe, co się tam w przeciągu roku, nie wiem, gdzieś tam się wywróciło 180 stopni, bądź może w przeciągu lat? W przeciągu roku raczej nie. W przeciągu lat, okay. Oj, dużo. A, okay. Jak nie wszystko. Chociażby ta technika. Ja kiedyś byłem technicznym naziolem. U mnie każdy klient, kurde, perfekt, nie? Jak ktoś tylko, kurde, ruszył biodrem, sru, regresja, nie? Więc właśnie dlatego ja do tego piję, bo sam to robiłem i sam nie miałem rezultatów przez to, nie? Bardzo mało takich rezultatów męczących, nie? Więc to na pewno, wiadomo, wszelkie maści, aktywacje i tak dalej, i tak dalej. Może dużo też zmieniłem podejście do samego rozciągania. Z tego względu, że ja cały czas byłem w tym teamie, że trening siłowy wystarczy do rozciągania. To zależy, nie? Może jak jesteś takim, wiesz, regularnym dźwigającym jak najbardziej, ale jeśli już uprawiasz jakiś sport, to myślę, że jest to warte zainwestowania troszeczkę czasu. I mówimy tu o rozciąganiu statycznym czy też biernym, dynamicznym itd., itd. Jakieś tam rzeczy zaczerpnięte z functional range conditioning, postural restoration itd., itd. Te rzeczy rzeczywiście mają sens. Byłem na początku nastawiony mocno na nie. Ja jestem taki trochę nieufny, taki wiesz, tak patrzę, co to jest, kurwa, gówno, fuj, nie? A tak wiesz, potem troszeczkę popróbuję sam, popróbuję z klientami, popytam innych i rzeczywiście jest tak, że z tych rzeczy można parę kwiatków wyciągnąć, ale żeby się nadmiernie na tym nie spuszczać, nie? Ja jestem ogólnie zdania, że ogólnie w branży naszej, żeby się nadmiernie nad niczym nie spuszczać, nie? Czy to jest praca ze stopą, czy to jest gait cycle, czy to jest chociażby te aktywacje i tak dalej, jakby... Jak zawsze, to zależy kontekst i tak dalej, nie? Okej. Okay. Filozofia życiowa i treningowa. Czy masz jakąś taką filozofię? Tak, miej jaką? Fun. Aha. Miej fun z treningu. To nauczyłem się po... Ile? 20... Ja zaczynałem trenować, jak miałem 15 lat. W tym przyszłym roku będę miał 35, mam 34, nie? Czyli to jest prawie no, 20 lat, tak? Mój mózg się nie działa po tej podróży wczoraj. Chyba 20. Mój mózg już nie działa. 20 lat, to powiem tak. Miej fun z treningu, bo to jest coś, co dużo osób naprawdę zapomina. Dziś tak rzeczywiście gonimy za tymi, na tym progresywnym, bo jest ta narracja, progresywne przeciążanie. Jak nie dodasz 2,5 kilo, to nie pójdziesz do nieba i tak dalej, nie? Jakby okej, ale wiesz sam, że to jest już na pewnym poziomie, jak jesteś zaawansowany, to takie 2,5 kilo może trwać nawet 2 miesiące, jak nie dłużej. Nie? Jakby wiesz, wiara oczekuje tego liniowego progresu. Dlatego ja powiem tak, jaka jest moja filozofia? Miej fun z treningu, bo to jest moim zdaniem najważniejsze, bo jak nie masz fanu, to twój entuzjazm spada i tym samym spada samo zaangażowanie w danej jednostce treningu. Bo jak no masz robić coś, co tak. Nie lubisz, powiedzmy, ja nie lubię osobiście siadów, nie? To ich nie robię po prostu i tyle. Jakby nie jestem trójboistą, nie muszę tego robić, mam na nie wywalone, nie? Wiadomo, że gadaliśmy poza kulisami, dlaczego tych siadów nie lubię. Jest to spowodowane no, tym, że miałem w swojej przyszłości dużo trenerów w trójboju i byłem tym katowany non-stop, pod BJJ nawet, gdzie po prostu było parcie na wynik, gdzie tak naprawdę mój sport na tym cierpiał. Po prostu się zwyczajnie zniechęciłem i straciłem na tym fan, więc jak mam, wiesz, jak już słyszę, że o, siady muszą być w programie, nic nie musi być w programie, nic. Nie ma żadnego ćwiczenia, które musi być w programie, chyba że trójboistą, no oczywiście, no przyda się ten siad, nie? Chyba, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc moim zdaniem miej fun i naucz się autoregulować. Te dwie rzeczy myślę, że są takie najważniejsze dla osób trenujących nie tyle rekreacyjnie, ale też pod pewien sport lub naprawdę mają parcie na wynik, nie? Bo jakby jeśli masz z tego fun i lubisz to robić, to progres sam przyjdzie. Jak zaczynasz wplatać w to dużą presję, tak? Typu wiesz, kurde, nie śpij po nocach, bo w tym dniu jest martwy i ty musisz zrobić PR-a, to troszeczkę się to mija z celem, nie? Jakby przyjdź na siłownię, zobacz, jak się czujesz, sprawdź swój zegarek, co też jest poniekąd troszeczkę głupkowate, bo wiesz, zegarek ci mówi bardzo słabo. Pamiętaj, że to jest tylko zegarek. Jeśli przypisujesz swój performance do zegarka, to wywal zegarek.
No, bo jakby tak, będzie ci tak. To tylko utrudniał, nie? Podświadomie zawsze będziesz miał z tyłu głowy, bo sam mam, nie? Bo wiesz, mam bardzo źle na zegarku, bardzo słabo, tak? Idę dzisiaj na BJJ. Gdzieś tam w jakimś momencie może moja podświadomość to wykryć i gdzieś przy jakiejś ryzykownej akcji, kurde, jestem słabo zregenerowany i będę miał kontuzję, nie? Jakby... Bo tak to, powiedział zegarek, nie? Bo tak powiedział zegarek, nie? Ja bym powiedział tak, miej fan z treningu i naucz się autoregulować. Bo moim zdaniem to jest coś, co u moich klientów zrobiło największą zmianę w rezultatach. Nauczyłem ich wszystkich autoregulować. Nauczyłem ich, co to jest RPE, czy też REAL, bo to jest jednak to samo tak naprawdę. I jak podchodzi do treningu. Typu, jeśli czujesz się źle, trenuj na niższym RPE, nie? Co zrobiło ostatnio największy game changer u ludzi? Wszystkie główne lifty na RPE 7-8. A wszystkie akcesoria i dodatki, wszystko po tym pierwszym ćwiczeniu na RPE 9-10. Bo zazwyczaj zauważ, że jest na odwrót. Nie? Jest odwrotnie zwykle, to tak. Główne ćwiczenie, kurwa, zostawiamy tam duszę. Kurwa, tak, wiesz, tak. Wiara tam wstaje z przysiadzie, nie? Oczy, orbitnie, krew z nosa. Jest, zrobiłem ten rekord, nie? No i potem cała reszta, typu jakieś tam leg pressy, bułgary, wyprosty na maszynie. To już mniej ważne to. Tak, mniej ważne i jest tak, już tak. Wyjebane totalnie, nie? A tak naprawdę siła ci będzie rosła tak naprawdę w przedziale RPE 6-10, tak naprawdę, nie? Będzie się to różniło odrobinę, zgarniesz dużo więcej fatyki. Ja jestem za tym, żeby główne lifty robić na RPE 7-8. Zwłaszcza jeśli wymagają dużej koordynacji, czy też zaawansowanej sekwencji napięć, jak na przykład podciąganie, zrób sobie to lżej, bo to wymaga naprawdę dużej spiny, a całą resztę, typu ćwiczenia, które nie wymagają tak dużo stabilizacji, mają dużo lepsze ratio stymulacji do fatyki, rób sobie nawet odciny. Słuchaj, RPE, robienie podciągnięć 3x3 z ciężarem na RPE 8, fajne, przyjemne, siła ci od tego pójdzie, masa mięśniowa pewnie też, ale jak potem masz ściąganie jako akcesoria, ściąganie drążka jednorącz z góry, wali za to do odciny. Jakby, co ci się stanie, nie? Kurde, łapać się spompuję, o ja pierdolę, nie? Jakby ciężko wydymać się ściąganiem drążka jednorącz, bardzo łatwo wydymać się ciągiem, siadem, podciąganiem z ciężarem, wyciskaniem na ławie, bardzo łatwo. Trzymaj główne lifty nisko, a całą resztę wysoko. Katujesz łydy, tak, bo w dużo osób mi łydki nie rosną. Podejdź do łydek, tak, podchodzisz do siadu, urosną. No, pięknie. Trening siłowy w dniu meczu, na przykład piłka nożna. Tak lub nie, dlaczego, w jakim celu, jeśli tak, to jaki trening? Znaczy, jest praktyka taka... Czyli jakiś piłkarz. Może nie spopularował to, ale korzysta z tego chociażby Artur Pacek z CECA. Są ok, jakby w wielu kwestiach się nie zgadzam z nimi, w wielu kwestiach się zgadzam. Na przykład chociażby balans strukturalny, jak dobrze wiesz, ratio, kurde, bench pressa do rotacji. No troszeczkę śmierdzi polyquinem, ale spoko, już nie będziemy w to wchodzić. Jakby jest taka koncepcja, że parę serii ciężkawych jedynek przed meczem będzie działało w formie swoistego PAPE, nie? Czyli tak enhancementu performansowego, nie? Jakby teraz słyszałeś, co Grzemny powiedział, nie znasz się na sesji, wypierdalaj. Więc wiesz, nie? Będzie to miał efekt swoistego PAPE. PAPE? PAPE. Nie? PAPE. I rzeczywiście może mieć to przekład na performance na boisku. Czy są na to badania? Szczerze nie wiem. Nie wdrażałem się w ten temat aż tak. Ma to sens, bo jakby jeśli spojrzymy na to od strony samej balistyki czy pliometrii, to jakieś skoki na boks, takie szybkie przyspieszenia, jak najbardziej będą miały efekt PAPE. No. Ale jeśli chodzi o siady, no to na logikę też jakby ma to sens, nie? Moim zdaniem. No. Tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić, nie przesadzić z objętością i oczywiście no, nie przesadzić z intensywnością. Nie? Tak, no bo główny cel to chyba tutaj zagranie jakiegoś tam meczu, nie? Tak, więc dokładnie. No to... Powinno to być raczej w formie po rozgrzewce, zrobienie tak, może... Tak. Tam jest chyba protokół 10 minut czy 20 minut przed meczem. Coś, nie wiem, może się mylę, to można mnie poprawić śmiało. I rzeczywiście no, ma to sens, nie? Okej. Okay. I ostatnie. Co sądzisz o treningu CrossFit? Takie ogólne pytanie, no ale musi paść. Tu może moje zdanie się zmieniło, bo tak jak mówię, na początku, gdzieś tak w wieku 20 lat byłem fanem, potem byłem CrossFit,
cioty. Wiadomo. Tam, kurwa tam, upierdalają te butterfly, nie? Jestem zdania teraz, że crossfit jest bardzo dobry. Moim zdaniem, nie? Już prędzej trenowałbym crossfit niż trójbój, kulturystykę czy dwubój. Ze względu na to, jaki jestem, nie? Tak jak mówię, jestem troszeczkę rozpierdolony, gdzieś tam szukam tej dopaminy i tak dalej, i dalej. Jest to fajne ze względu na ciągłą zmienność. Przygotowuje cię tak naprawdę funkcjonalnie. Jest to słowo, kurde, zobacz, jak słowo może być, kurde, nafaszerowane negatywizmem, że tak powiem, przez to, że jest nadużywane, nie? Ale wiesz, przygotowuje cię ogólnie, jeśli chodzi o sprawność, nie? Bo jakby patrząc na topkę crossfitu, to naprawdę to są, kurde, no, konie. Koks, konie, no, nie? Naprawdę. Wiera mówi, że no, ale oni są naładowani koksem. Kurwa, a topka trójboju, topka kulturystyki, kurde, stary, no wszędzie walą, no już kurwa, przestań, nie? Jakby spoko, nie? Ale patrząc od strony, dla mnie filozofia treningowa to jest sprawność. Ja zawsze u klientów szukam, oprócz hipertrofii, siły, kondycji, mobilności, bo dla mnie osoba musi być sprawna. Nie duża, nie tylko duża, nie tylko silna. Ja robię atletów. Nieważne, czy to jest trener, fizjoterapeuta, sportowiec, medalistka olimpijska czy grażyna. Osoba ma być sprawna. Ok? I mi się wydaje, że ten crossfit jest spoko. Gdyby teraz crossfit miał jakiś komponent periodyzacji, co by the way topka robi, bo tak, jakby ten crossfit, co my widzimy, wchodzą do crossfit boxa, typu randomowe wody, tak, czyli dzisiaj sobie poszukamy jeden RM na overhead squat, potem sobie zrobimy frana, a potem jeszcze sobie zrobimy stowall body na czas AFAP, nie? Jakby usunąć to randomizowanie, chyba Artur właśnie z prawdziwej strony treningu fajnie to ujął w jednym poście na temat właśnie crossfitu, chyba tam 2-3 tygodnie temu. Crossfit bez crossfitu, jak ja to mówię, nie? Aha. Czyli jak można to zaprogramować, bo minusem moim zdaniem w crossficie jest brak periodyzacji, bo spoko, periodyzacja niekoniecznie musi wprowadzać nam ten, bo definicja samego crossfitu to jest high intensity, constantly varied functional movement, nie? Czyli funkcjonalne ruchy o ciągłej zmiennej i na wysokiej intensywności. Jakby to, że wprowadzimy periodyzację, niekoniecznie jednoznacznie musi oznaczać, że będzie ona jakimś limiterem, że to nasze, dajmy na to, to variety, czyli ta różnorodność zniknie. Nie. Jakby treningi dalej mogą być różnorodne, ale mogą mieć jakiś system, tak? Czyli w tym tygodniu skupiamy się głównie na siadach lub też, może nie na siadach, ale na squat patternie, nie? Typu dajemy na przykład, szukamy 3 RM na siadach, a potem w wodzie tam dajemy w głównej mierze zredukowany load dla tego samego patternu, nie? Zredukowany load dla tego samego patternu. Kurwa, to mnie zjadą za to, nie? Ale po prostu szukamy ten sam wzorzec, ale o innej intensywności. Typu siady mieliśmy jako główny lift, to w wodzie dajmy wallbole chociażby, nie? Jakby drillujemy dalej ten sam squat pattern, ale jest to zredukowane, tak? I jakby nasza motoryka na pewno na tym zyska, nie? Tak samo jest, powiedzmy, z robiliśmy maksy w ciągach, gdzieś tam w wodzie dajmy box jumpy, dajmy swingi kettlem, nie? Albo skoki w przód. Dajmy też wioślarza, bo jest to element, powiedzmy, jakiegoś hinge'a poniekąd, nie? Jakby może to fajnie zredukować. Więc myślę, że dobrze ułożony crossfit z dobrą periodyzacją jest naprawdę dobrym treningiem. Okej, i to by była definicja sprawności? To zależy. Znowu to zależy. Cool. Tak, bo teraz tak, mi się wydaje, że sprawność będzie indywidualna. Dla ciebie sprawność będzie czymś innym, dla mnie czymś innym, dla naszych dziewczyn tu obecnych tak. Będzie to kompletnie coś innego, dla kulturysty będzie coś innego, dla trójboisty będzie coś innego, tak więc jakby można się sprzeczać, nie, bo jakby nie mamy na to badań, to nie jest fakt, to jest opinia, a opinia z opinią jak z dupą, każdy ma dupę, tak. Każdy ma swoją, nie, więc dla mnie sprawność na przykład, wiesz, podciągnąć się z ciężarem, zarówno u kobiet, jak u facetów, mieć zajebiście dobrą kondycję, być bardzo mobilnym, być silnym do tego, szybkim, a dla innej osoby może to być po prostu zwyczajnie za dużo i niepotrzebne. Dla kogoś innego może to być, dla mnie się liczy tylko siła. I żeby po prostu, wiesz, móc się podrapać między łopatkami lub zapiąć stanik, w cudzysłowie, nie? Tak. Jakby spoko, nie? Okej. Okay. Jakby tu nie ma za bardzo pola do
jakby debaty, bo dla każdego będzie coś innego, nie? Dla jednego to będzie, dla ketlarza to będzie zrobić zajebisty TGU i wykończyć to windmillem i jeszcze przypierdolić sideband jakiś zajebisty. Dla mnie to jest na przykład osobiście niepotrzebne, nie? W moim treningu, więc widzisz, no tutaj jest różnie. Czym to, dla mnie jest sprawność, to zależy. Okej. Okay. No to na koniec, bo zawsze proszę o to, żeby były jakieś trzy rady dla trenerów. Jakbyś miał takie ogólne trzy rady dla trenerów. No. Mniej spiny, to jest najważniejsze, bo dobra. Wydaje mi się, że jesteśmy w tej branży trochę, że tak powiem, komiczni, nie? Bo wykłócamy się naprawdę o tak naukowe rzeczy, a jesteśmy tylko trenerami. My pomagamy ludziom przenieść obiekt z punktu A do punktu B. To tyle tak naprawdę, nie? A gdzieś tam jeszcze, no już atakując w cudzysłowie tych SNC coachów, to czasami jest już taki naprawdę przerost formy nad treścią i sranie wyżej niż się ma dupę, że to już jest po prostu komiczne, tak? Chill. Trenujemy tylko ludzi, to nie jest jakby coś, co musi być koniecznie zoptymalizowane, tak? To, że robisz coś inaczej, niekoniecznie znaczy, że robisz coś źle, tak? Bo pamiętaj też, że robienie inaczej to nie jest równoznaczne zrobienie czegoś źle, nie? Możesz robić coś inaczej, ale dalej dobrze, nie? Dopóki nie krzywdzisz ludzi, nie wprowadzasz ich w błąd, to jest spoko. I to jest, myślę, że druga rada. Nie krzywdź, nie wprowadzaj ludzi w błąd, bo cię kurwa znajdę. Oczywiście żart, bo za chwilę będzie, no to dawaj, ci się ktoś tam się spompuje, ale nie, tak naprawdę wiesz, zależy nam. Mamy grube społeczeństwo, nie ukrywajmy. No dobra, ludzie będą to oglądać, może body positive, ja mam wyjebane. Mamy społeczeństwo grube, mamy społeczeństwo niesprawne, małe społeczeństwo, które nie trenuje i wprowadzenie ludzi w błąd daje im bariery. Nie wprowadzajmy barier, tylko po prostu starajmy się ludziom jak najbardziej uprościć ten trening. To jest tylko trening, więc nie ma sensu wprowadzania tak dużych ograniczeń, tak? Jeśli ktoś ma szyft w biodrze, nic go nie boli, zostaw, tak? Nic się nie stanie. Nie? To jest, mi się wydaje, że druga rada, bo to jest jakby najbardziej widoczne w sieci. Trzecia rada, bądź autentyczny. Po prostu. Nie, to nie znaczy, że masz iść i teraz wyzywać wszystkich od dzbanów i debili, bo to jest też coś, co ja osobiście zmieniłem, nie? Bo nie ukrywając, gdzieś tak 2 lata temu to moje wyzywanie było nafaszerowane hejtem i toksycznością, bo było wyzywanie ludzi od dzbanów i jakby ja siebie za to nie lubię, i jakby zmieniłem tą narrację po paru takich przejściach, bo moim zdaniem było to po prostu głupkowate, nie? Gdzieś tam staram się merytorycznie do tego podchodzić, chyba że kogoś naprawdę nie lubię i ktoś już tam mnie albo moich kolegów atakuje, to wiadomo, gdzieś tam, wiesz, za ekipą trzeba emocje biorą górę. Emocje biorą górę, ale staram się w 95% tego nie robić. Więc bycie autentycznym to nie znaczy kopiowanie tego, co ja robię, czy też przeklinanie, wyzywanie innych, nie. Znajdź coś, co Ciebie definiuje, jakoś Twoją cechę charakteru, cokolwiek to jest, bo ludzie tak naprawdę, jeśli Ty będziesz autentyczny, jeśli Ty pokażesz, hej, jestem tylko człowiekiem, jakby jestem trenerem, ale to nie znaczy, że ja mam meal prep gotowy na kurwa tydzień z rzędu, nie? Jestem normalnym człowiekiem, tak? Wstaję, idę się wystrać, idę się zważyć i robię dalej swój dzień, nie? Jakby każdy inny, nie? Bo jakby moim zdaniem trenerzy są troszeczkę gloryfikowani, jakby wiesz, no, bo to ty jesteś trenerem, to masz, kurde, ty musisz mieć dużo dyscypliny. Nie, my jesteśmy normalnymi ludźmi. A im bardziej będziesz w sieci normalny, to tym więcej ludzi się z tobą zidentyfikuje i będzie, ja też tak mam, kurwa, ten stary, on jest normalny. I dzięki temu przyciągniesz większą liczbę ludzi. Czyli autentyczność, nie straszenie ludzi, nie wprowadzenie ludzi w błąd i przestać się tak bardzo spuszczać nad tym, co my robimy tak naprawdę, nie? Więcej luzu, dać ludziom po prostu trenować. Zwyczajnie w świecie. Nie dawa im barier, niech sobie ludzie potrenują. Pamiętajmy, że jak ludzie przychodzą na siłownię, są tam pierwszy raz, to ta technika nie będzie idealna. Nie będą wszystkiego robili tak, jak my chcemy. To nie jest powód do frustracji. My też, jeżdżąc na rowerze, ile razy się wyjebaliśmy? Mnóstwo. Ja zaryłem pierwszy raz ryjem tak mocno, że ja nie wsiadłem na rower przez tydzień. To teraz sobie wyobraź, jak taka Grażynka przyjdzie na siłownię i powiesz jej, że ma 20 różnych defektów, że pulsykometr jej pokazał to i to, że EKG jej pokazało to i to, i że ona ma hiperlordozę, że ona ma odstające łopatki, tak? Co tam jeszcze? Że ona ma wdowi garb, że ona źle oddycha, złym torem, że jej gait cycle jest po prostu
widziałeś jej gate cycle? O, kurwa, no chodź jak ameba. Wiesz, takie coś zniechęci. Zobacz, jak mnie zniechęciło wyjebanie się na rowerze, tak samo może Grażynkę zniechęcić, bo ona przyjdzie do domu i powie, jestem cała rozjebana. Pamiętajmy o tym, żeby zawsze klientowi dać tak zwany positive reinforcement, czyli pozytywne zakończenie sesji, tak? Nawet jeśli już coś ma jakiś defekt, tak? Dobra, masz to i to skopane, ale to Cię nie definiuje jako człowieka. Nie jest Tobą nic źle. Ogarniemy to. To nie jest powód do bycia kaleką. Wytrenujemy to, za chwilę o tym zapomnisz. Chill the fuck out, cieszę życiem, cieszę treningiem. Tyle z mojej strony. Peace. Peace and love. Właśnie. Dzięki bardzo. Dziękuję. Piątka musi być. Piąteczka. Podziękował.